No to jedźmy tu. Ten fragment 13-16 jest taki podróżniczy. No zobaczymy. Ale przeczytajmy, najwyżej pójdziemy troszkę dalej. My zaś udaliśmy się pierwsi na statek i odpłynęliśmy do Assos, skąd mieliśmy zabrać Pawła. Tak bowiem zarządził, zamierzając sam iść pieszo. Gdy spotkał się z nami w Assos, zabrawszy go, przybyliśmy do Mitylene. Odpłynąwszy stamtąd, dotarliśmy następnego dnia na wysokość Chios, na drugi dzień zawinęliśmy do Samos. Następnego zaś dnia przybyliśmy do Miletu. Albowiem Paweł postanowił minąć Efes, aby nie tracić już więcej czasu w Azji. Śpieszył się bowiem, aby, jeśli to możliwe, być na zielone święta w Jerozolimie. A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru. A gdy stawili się u niego, rzekł im: wy wiecie, od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami. I tu zrobimy pauzę, bo już mamy tę rozmowę, nie? Czyli kończymy na 18 wersecie, jego jeszcze raz przeczytamy. Mamy taki opis bardzo geograficzny, nie? To jakby ktoś tam sobie zrobił taką zabawę z mapą, no to by lepiej to zobaczył. Ogólnie płynął z północy na południe, w stronę Jerozolimy, i tam te statki, one zwykle pływały blisko brzegu. Nie zawsze tak, wiecie, po przekątnej, tylko blisko brzegów, żeby albo łatwo, wiecie, trudno było z taką nawigacją jak dzisiaj, nie? Że wiemy, że tam burza będzie tu i tu, no to jedziemy tym szlakiem czy tamtym. Tylko jak burza nachodziła, no to było bardzo niebezpieczne, to wtedy myk do, jeśli to było kilkanaście, 20-30 kilometrów, no to jeszcze zdążył gdzieś się skryć albo za jakąś naturalny półwysep, albo do portu nawet, nie? Stąd ta kombinacja droga piesza i morska, nie? Że te statki też dość łatwo też zawijały do kolejnych portów i tak dalej. My, to znaczy Łukasz jest w tej grupie, która przygotowywała ten morski odcinek i mieli tam gdzieś w pewnym momencie, jak Paweł pieszo dojdzie, no to go podjąć z portu jakiegoś i płynąć dalej, nie? No możemy się zapytać, dlaczego Paweł tak kombinował. Jak myślicie, dlaczego chciał, tak bowiem zarządził, zamierzając sam iść pieszo, że tych wysłał statkiem, ci pieszo. Dlaczego taka dziwna troszkę forma wspólnej podróży? Miał dosyć towarzystwa i chciał się modlić, przemyśleć sprawy. No prawdopodobnie on nie szedł sam, nie? Tylko podzielił grupę na dwie części. Skąd? Jedni, tu był głos, no, że tam chciał się modlić i być tam sam. Drugi głos, to mówiłem, że tu raczej chyba to bym odrzucił, bo pewnie nie szedł tam sam też. Tu był drugi głos, że chciał po drodze kogoś spotkać, jakiś znajomy i tak dalej. Też jest to możliwe. I teraz głos z... Ja mam taką myśl, że jak przedtem on wysłał por pocztę, tak samo mógł zrobić i teraz, że podzielił grupę, z którą przed piesza na dwie, i ta, która popłynęła statkiem, miała przygotować mu miejsce. Tak, że ci zwykle statkiem trochę szybciej byli na miejscu i mogli coś tam przygotować, na przykład wysłać do tej starszyzny efeskiej, żeby ona już przyszła, wysłać posłańca. Milet to był takie miasto chyba portowe, czy bardzo blisko, bo Efes był troszeczkę cofnięty. Milet jest blisko Efezu, nie? To tam jest, nie wiem, chyba kilkanaście kilometrów. Także... Milet to jeden z głównych portów Azji. Mm-hmm. Efes jest właśnie tak w głębi i ta. Do Miletu zawijają wszystkie statki. Tak, właśnie, nie? Że to jest jak gdyby port Efezu, nie? Tak można by powiedzieć. To jest to zarządzanie czasem, nie? Że on chce, żeby wszystko było dobrze przygotowane i na czas, nie? No wiemy z wielu tekstów, że są zasadzki,
że Żydzi cały czas, a jesteśmy w tym obszarze, gdzie oni są dużo bardziej aktywni niż na przykład w Grecji, bo tu pamiętacie, że właśnie w Azji próbowali go zabić kilkakrotnie, właśnie w tej okolicy, nie? Stąd ja bym jeszcze ten aspekt bezpieczeństwa dodał, że jeśli dzieli grupę, no to jeśli nie ma wtyki bezpośrednio w środku, no to ci z zewnątrz, szpiedzy, nie bardzo wiedzą, w której on grupie będzie, bo może być i tu, nie? Także też bym ten aspekt dołożył, nie? Że tu są też, że on może mylić zasadzki w jakiś sposób. No, mamy kilka dobrych powodów, żeby tak zrobić, także nie jest to jakaś ani jakieś objawienie szczególne, ani jakaś fanaberia czy głupota, tylko są bardzo przemyślane działania. No i teraz jeszcze zobaczcie, pojawia się określenie, 16 werset, aby nie tracić już więcej czasu w Azji. Czy sprawdźcie w greckim, czy rzeczywiście takie tu określenie się pojawia. Bo najpierw zobaczmy, sprawdźmy, bo jak ono jest ciężkie w zastosowaniach, czy ciężkie w skutkach, nie? No ale sprawdźmy najpierw, czy prawdziwe, bo wiecie, niekiedy tłumacz trochę przesadzi, nie? Można, kto nie ma tam do greckiego dostępu, sprawdzić w jakichś innych tłumaczeniach. Spędzić, nie spędzić. Nie spędzić. W tym starszym tłumaczeniu. Że nie spędzić więcej czasu. O, to właśnie moje podejrzenie było, że tłumacz mógł przesadzić z tym traceniem. To jest w tym papierowym interlinearze, że zużyć czas. To chrono, tripe, Jakoś tak. Czyli żeby... Tak, to zużyć to jest lepsze, bo tracić to jest negatywne, nie? Traci czas, no to marnuje, nie? A tutaj, że zużyć czas, no to pokazuje, że no może to jest i dobry czas, znaczy w sensie dobre spędzenie czasu, ale w kontekście dalszych celów jest słabe, nie? Że ono spożyło czas, a celuśmy nie osiągnęli, nie? No jaki apostoł Paweł ma tu cel? Zobaczcie. W 16 wersecie. Dlaczego on nie chce tego zużyć, tego czasu tutaj? Bo chce być w Jerozolimie. Kiedy chce być w Jerozolimie? Dlaczego chce być w Jerozolimie na święto? Więcej ludzi, więcej szansy na... Tak. Może się w nim odzywać ta miłość do narodu. Ewangelizacja Żydów, nie? Zobaczcie, to posłanie Pawła jest, że będziesz tam moim narzędziem i do synów Izraela, do pogan i do królów, nie? No ale ci synowie Izraela są. On jest apostołem pogan, tak się mówi, ale ma serce dla Żydów. Zawsze tam zaczyna od synagogi, jeśli ta synagoga jest. Jedzie teraz do Jerozolimy, no to liczy, że i tam się coś wydarzy, jeśli chodzi o ewangelizację, nie? I najwięcej się może wydarzyć. Zobaczcie, że on myśli strategicznie, nie myśli tak, no Boże, prowadź mnie teraz do tego miasta albo do tamtego. On wie, że najwięcej Żydów będzie w Jerozolimie w dzień zesłania, w dzień Zielonych Świąt, nie? I tyle. Tu nie trzeba objawienia. Tu jest mądrość, znaczy w sensie wiedza dostępna z fejsika, nie? Znaczy tam z jakiegoś kalendarza, czy coś takiego, nie? I on, zobaczcie, jak całą tę swoją podróż podporządkowuje do tego celu, nie? A ma tam ważne sprawy, bo może rozmawiać, odwiedzić kościoły, bo tam już pełno jest założonych kościołów, może się spotkać ze starszymi, nie? Czy im tam jakieś przekazać wytyczne. Oczywiście mógłby gdzieś znaleźć jeszcze ludzi, bo to tam przecież cały czas, choć cała Azja usłyszała, nie? To tam przecież już nowi ludzie przybyli, czy narodzili się w portach, no to cały czas się wymienia, nie? Czyli tych okazji ewangelizacyjnych jest wbród, a on mija wszystko i jedzie do Jerozolimy, bo tam będzie tłum Żydów, a on akurat do nich dawno nie miał przywileju głosić, no to chce tam być w te święta, nie? Jaki morał dla nas, jakie zastosowania byście wyciągnęli z takiego, no,
organizacji podróży i organizacji czasu apostoła Pawła. Mnie się wydaje, że tutaj dlatego też taką decyzję podjął, bo wiedział, że jakby się spotykał z tymi kościołami, to by nie było takie wchodzi, wychodzi, tylko no ta, ta. Chciał z nimi siedzieć. Na kawę nie wstąpi. Tak, właśnie. Nie, to wiadomo, że, no. że oni by zaraz tam różne sprawy i pytania... I nowych ludzi, którzy tam się nawrócili też, żeby ich mieli okazję go poznać. No i różne takie sytuacje by były wszystkie dobre, nie? Mhm. Myślę, że takie myślenie perspektywiczne, takie trochę plany, zakładanie planu trochę dłuższych takich terminów, tak logistyczne. Mhm. Tak, że pierwsza taka prosta obserwacja, Paweł myślał długoterminowo. Paweł nie żył z dnia na dzień. Nie? Paweł miał takie określone, ściśle zamierzenia w perspektywie, no powiedzmy tam pół roku, czy przynajmniej paru miesięcy, a nawet i dalsze. Nie? A nawet i dalsze. I je konsekwentnie realizował. Nie? No i teraz każdy powinien sobie zadać pytanie, czy ja mam takie średnio czy długookresowe cele w życiu tym chrześcijańskim, bo nie mówię o tam karierze zawodowej, no bo tutaj zwykle kariery zawodowe są w jakiś sposób już określone, że tyle się robi tam, powiedzmy, jakiś licencjat, tyle się zdobywa jakiś kurs, nie, kończy się kurs, no to tam pół roku czy rok i tak dalej, no to tu jest to łatwo, nie, bo tu już czas z zewnątrz jest limitowany, ale w życiu chrześcijańskim, w służbie Jezusowi, w takim całościowym nakierowaniu swojego życia, to czy macie cele średnio i długoterminowe? Czy macie cele średnio i długoterminowe? No, następny, to już nie będziemy o tym mówić, ale tam jak do tych celówście doszli, czy zweryfikowaliście, czy one są dobre, skąd wiecie, że to są Boże cele, nie? No to są tam dużo pytań, nie? Ale na pewno ta obserwacja prosta to jest, że Paweł ma i je realizuje. Paweł ma i je realizuje. Zobaczcie, że żeby zrealizować te cele, rezygnuje z bardzo dobrych, przyjemnych rzeczy. Takich chrześcijańskich. Nie mówię, że tam z jeżdżenia na nartach zrezygnował, nie? Tylko no on się nie spotyka z tymi kościołami nawet, żeby zrealizować ten swój cel. Okej, okay. Czy jeszcze ktoś? Ja mam taką myśl, że Paweł racjonalnie podszedł do tego, że on to sobie założył właśnie w tych celach, że te kościoły są na tyle dojrzałe, że sobie bez jego obecności poradzą. Tak. Jakby wie, w którym momencie odpuścić i dać im wolną rękę, nie? Że już przygotował tą grupę misyjną dość sporą i on już nie jest tam koniecznie potrzebny, żeby te kościoły się rozwijały, tylko ma do zrealizowania jeszcze większe cele i może bezpiecznie pozostawić, nie? Że dopił do końca te zadanie. Tak, tak. To jest też ważna obserwacja, że żeby on mógł sobie pozwolić na takie minięcie tych kościołów, no to musiał tam wcześniej solidną robotę zrobić, żeby te kościoły były już samodzielne w swojej tej służbie, w tej małej przestrzeni. Nie? On realizuje zadania takie strategiczne praktycznie dla całego ówczesnego świata, a te kościoły spokojnie sobie radzą w zadaniach powiatowych, powiedzmy. Nie? I jego przybycie no, niewiele tam zmieni w tych zadaniach. Nie? Czyli ten czas, nie? Że nie chciał, powiedzmy, nie marnować, ale inwestować czasu w nie najbardziej strategiczny sposób. Nie? Że można było ten czas poświęcić na te wizyty i by to był dobry czas, ale on myślał, że są jeszcze większe cele, jeszcze większa efektywność jego życia i tak wybierał i dążył do tego, żeby jak najszybciej dotrzeć do Jerozolimy na to święto, by spotkać się z Żydami. Jak wiemy, jego pojawienie się w Jerozolimie dało niezły czad Żydom niewierzącym, no i Kościołowi, ale o tym będziemy, jak Bóg da, czytać później. Wiemy, że tam się Żydzi, no ten naród, aż zatrząsł od tego przyjazdu do Jerozolimy, nie? Czyli jego zamierzenie Bóg pobłogosławił, nie? Że on rzeczywiście tam dotarł
i działo się, nie? I znowu wielu ludzi usłyszało o Jezusie. Czyli mamy te cele strategiczne, wybieranie najlepszego spośród dobrych rozwiązań, nie? To trzeba pamiętać, to jest bardzo ważna obserwacja. Nie myślcie tylko, czy coś jest dobre, czy złe. Bo to jest taki zgrubny, pierwszy wybór. Ale potem z dobrych wyborów wybierzcie najlepszy. To jest trudniejsze. Bo dobre, złe jest łatwo. Ale z wielu, czy z kilku dobrych opcji wybrać najlepszą, to jest trochę trudniej. A takie jest nasze zadanie, nie? Że tu poprzeczka idzie w górę. Jeszcze można na koniec parę słów, że zobaczcie, że ta organizacja jest też, pracuje jak w zegarku. Nie? Tu tych wysłał, ci załatwili, tu się spotkali. To właśnie nie mieli online. Oni, wiesz, jedni wyruszali tu, drudzy wyruszali tam. I po iluś dniach mieli się spotkać tam, w trzecim miejscu. I się spotkali. Nie? Czyli zobaczcie, o czym to świadczy. Zorganizowanie, no tak, ale co jest potrzebne do zorganizowania? Jak przypłyniecie, udajcie się to miejsce. Ktoś musiał to naprawdę dobrze przygotować, nie? Tam jest, że Paweł zarządził, no ale czy Paweł wszystko to obliczył, wiecie, ile dni będą ci, ile ci, jak to, kto ma być w tej grupie, kto w tej, tego nie wiemy. Znając życie, nie powinien tego robić, bo to jest skomplikowane i długo i żmudne. To właśnie wytyczenie, o tak to zróbmy, to jest plan strategiczny, no to jak ktoś ma dużą wiedzę i jakiś taki zmysł strategiczny, to szybko to zrobi. Ale później, to tak jak jest w wojsku, jest tam główny dowódca i później jest szef sztabu. I on ten rozkaz główny rozpisuje na co kto ma zrobić. Do poziomu tam plutonu nawet, nie? I to jest żmudne. I tego nie robi dowódca. To robią inni już oficerowie, nie? Rozpisują to zadanie na poszczególne fazy, kto tym się zajmie, i tak dalej. Czyli musieli mieć dobrych logistyków w tej grupie. Czy to był jeden, czy dwóch, czy trzy osoby, nie wiem, nie? Ale widać, że to działa. To działa i to działa cały czas. Nie tak, że raz im się udało, nie? Tylko, że wszystkie te podróże są tak logistycznie świetnie zorganizowane, nie? Czyli logistyka w jego grupie misyjnej jest świetnie rozwinięta. Jak on do tego doprowadził, nie wiemy, ale wiemy, że jest, nie? No i teraz zastosowanie oczywiste, proste dla nas, no nasza logistyka powinna być podobna. Na to, do tego musimy się wysilić. To musi być dyscyplina. Tu trzeba cisnąć. Tu trzeba szukać takich ludzi wybitnych logistycznie w naszym zespole, nie? A nie jest ich dużo, nie? Nie jest ich dużo. I jeszcze ja przynajmniej widzę, że zobaczcie, oni się słuchają. Oni się wszyscy słuchają. Paweł zarządził, że ten idzie tu, no to oni poszli. Wezwał starszyznę Efezu, to przyszli. Widzicie? Oni się słuchają. Nie? Wiedzą, że to jest dobry plan. Nie? Że realizacja tego planu zależy od posłuszeństwa każdego z nich. Żeby każdy z nich zrobił to, co trzeba i ważne, wtedy, co trzeba. Nie? I wtedy będzie grało i bucało.